Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Witam w programie 3 wrzesień. Witam w programie alternatywnym i informacyjnym, w programie Global News, w którym informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawych procesach globalnej transformacji Matrixa. Zacznę tradycyjnie od wydarzeń z kraju, bo przecież musimy fraktalnie realizować cały ten komentarz tej sytuacji geopolitycznej, także oczywiście zaczynając od naszego podwórka, może powiem co nieco na temat głośnej sprawy, która już od miesięcy przebija się głównie do mainstreamu. Jest nią właśnie sprawa Mamy Madzi. Mam nadzieję, że dziś będzie to właściwie finał. Mama Madzi dostała 25 lat i być może wreszcie zakończy się cały ten dramat i tym samym wprowadzanie Polaków w stan, w zasadzie można powiedzieć, hipnozy tymi tematami, bowiem ludziom wydaje się, że naprawdę nic innego w kraju nie dzieje się poza sprawami z pierwszych stron gazet, jakimi są właśnie tego typu wydarzenia. Tymczasem powiem może jeszcze co nieco o innym temacie, który właściwie przebił się kilka godzin temu. Jest to temat związany oczywiście z sytuacją w kraju. Ostatnie słowa Tuska: Polacy odparli kryzys, jest to w jakiś sposób przewidziane jako nowa forma propagandy, bowiem w internecie już wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że to tylko PR-owe zagrania prezesa Rady Ministrów i w zasadzie nic innego za tym nie stoi, żadne podłoże mające dać jakiekolwiek wyobrażenie wzrostu gospodarczego w Polsce w ogóle nie istnieje. No ale tym, co powiedział Tusk, sądzę, że warto się trochę zainteresować, chociażby z racji tego, że jest to po prostu śmieszne. Mamy nadal w Europie kryzys zadłużenia i załamanie się w zasadzie zaufania do banków i taki kryzys, jaki wywołał Tusk z Rostowskim, jest absolutnie dla klasy średniej już bardzo zauważalny, aczkolwiek takie, jakie zaprezentowano słowa szefa gabinetu Platformy, można w zasadzie włożyć między bajki, ponieważ nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Jest to moim zdaniem jeden z ostatnich chyba trików, jakie Platforma zamierza po cichu być może wprowadzić, prawda, bowiem będziemy mieli teraz jakieś wybory w Warszawie, też Platforma w swoich szeregach pęka, co też konsekwencją tego będzie najprawdopodobniej jakiś większy problem w samej ekipie rządzącej i stąd być może cała taka propaganda tego sukcesu w Polsce. Zresztą mógłbym wam jedynie zacytować te słowa, które w zasadzie chyba najbardziej bawią wszystkich internautów, właśnie to, jak Polacy odparli kryzys, ma być takim sztandarem Platformy i oczywiście wszystko to jest zasługą owych platformersów. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek w to wierzył, aczkolwiek mamy tutaj kontynuację dramatu, bowiem mamy do czynienia z rozpaczliwą obroną Hanny Gronkiewicz-Waltz i oczywiście bastionu, jakim jest miasto stołeczne Warszawa, bowiem gdy Platforma przegra wybory w Warszawie, będą oczywiście miały miejsce różne inne skutki tego procederu, aczkolwiek można powiedzieć, że już straszy się ludzi samą tą roszadą, jaka miałaby miejsce we władzach Warszawy i mamy tutaj taki cytat: jest duże zagrożenie paraliżem podejmowania decyzji, to jest ten bilans, który każdy warszawiak powinien mieć w głowie. No i tego typu słowa już są komentowane odpowiednio. Oczywiście straszy się Polaków, przede wszystkim warszawiaków, tym, że prawdopodobnie samo zdjęcie Hanny Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska burmistrza miasta spowoduje jeszcze większe komplikacje, co też oczywiście na pewno zadziała na jakąś część społeczeństwa, ale ja nie sądzę i to jest też, myślę, jeden z takich elementów propagandowych, który jak najbardziej nie ma szans zaistnieć. Ja jestem ciekaw, czy po prostu ci ludzie
już nie mają dosyć tej polityki, bowiem na samym, można powiedzieć, końcu tej całej fasady, jaką jest w zasadzie Warszawa, bowiem Warszawa jest takim bastionem dla Platformy i oni nie mogą oddać tego miasta tak po prostu. Także Tusk już zaplanował w zeszłym tygodniu, że przecież gdy Hanna Gronkiewicz-Waltz opuści to stanowisko, to oczywiście albo ona zostanie jakimś komisarzem, czy też ktoś z jej otoczenia. Także jest to kolejny przykład na to, jak kpi się z Polaków, jak kpi się właściwie z inteligencji Polaków, gdyż Polacy doskonale zdawają sobie sprawę z tego, że rządy Platformy, tym samym również w stolicy, absolutnie niczego konkretnego nie załatwiają, czego nie ułatwiają. To jest takie po prostu straszenie mieszkańców Warszawy, które ma na celu obniżenie frekwencji podczas zbliżającego się referendum. Według takiej logiki, aby uniknąć tego paraliżu, powinniśmy Hannie Gronkiewicz-Waltz rządzić do końca świata i może właśnie na to liczy Platforma, że Polacy są aż tak głupi, że będą dali się wystraszyć tego typu rewelacjami. Kolejna ciekawostka, która przykuła moją uwagę, jest to, jakie przygotowania są do zbudowania nowego monitoringu Sejmu. Kilka milionów złotych ma kosztować nowy system gwarantujący bezpieczeństwo parlamentu, podobnie jak na lotniskach. Kamery mają śledzić niepokojące zachowania wokół gmachu. Kancelaria rozpoczęła poszukiwania wykonawcy zamówienia. Instalacja ma potrwać nawet 2 lata. No jestem ciekaw, w jakim charakterze będą miały owe te przygotowania. Otóż ja sądzę, że na pewno jest to doskonała okazja na to, żeby komuś dać zarobić, komuś dać w łapę. Zapewne sam pomysł oczywiście ma na uwadze również to, co się ma dziać w przyszłości wokół Sejmu. Wiemy doskonale, że przygotowuje się bardzo ciekawy wrzesień, październik, listopad ze strony związków zawodowych, ze strony ludzi, którzy mają już dość polityki Platformy i tym samym być może władza, obawiając się o siebie, zaczyna kombinować, jak tu w odpowiedni sposób ochronić się, czy też ustrzec przed tym, co zamierzają zrobić Polacy. Także instalacja ma potrwać, jak wspomniałem, 2 lata. Nie wiem, czy ekipa rządząca utrzymująca się przy władzy rzeczywiście będzie kontynuowała to zlecenie i będą jakieś efekty tego całego wprowadzenia monitoringu. Aczkolwiek jest to również ciekawy sygnał, bo dzieje się to właśnie teraz. Nie wymyślili tego rok temu czy 2 lata temu, tylko właśnie teraz, a więc widać, że zaczynają się bać coraz bardziej. Kolejny temat to jest właśnie ustawiony przetarg na organizację szczytu klimatycznego. Jeszcze się szczyt nie zaczął, oczywiście dużo kontrowersji z tym już jest związanych, bowiem doskonale wiecie, że szczyt klimatyczny ma się odbyć 11 listopada, co już w ogóle jest totalnym absurdem, że w takie święto narodowe Polaków w centrum w stolicy będzie równolegle prowadzona właśnie tego typu impreza. Ja mówiłem o tym szczegółowo tydzień temu i to w zasadzie też jest dobrą okazją do prowokacji, prawda, bo z reguły przy tego typu szczytach no, ścierają się różnego rodzaju grupy, takie jak na przykład Greenpeace, czy ludzie z różnych organizacji antyrządowych, także to będzie doskonały pretekst do tego, żeby jeszcze bardziej przykręcić śrubę Polakom, a tym samym być może skierować opór społeczeństwa w zupełnie inną stronę, zwrócić uwagę na zupełnie nieistniejące, w zasadzie zwrócić uwagę na kompletnie nie mające znaczenia wydarzenia, bowiem, jak powiedziałem, wiele środowisk w Polsce przygotowywuje się do demonstracji w tym czasie, jednak możemy już być pewni, w którą stronę uwaga mediów będzie zwrócona. Jeszcze się w zasadzie nie zaczął szczyt klimatyczny, a już dochodzą sygnały, że został on zorganizowany w sposób nielegalny. Właściwie próba ustanowienia gigantycznego przetargu w Ministerstwie Środowiska znalazła się pod lupą ABW, resort zawiadamia i unieważnia podejrzany konkurs na organizację tego szczytu. No, jak gazeta wprost informuje, ustawienie przetargu na kwotę 34 milionów no, wcale nie jest trudne, sprzyjały temu warunki określone przez sam resort środowiska. W kryteriach zapisano, że w dodatkowe punkty można zebrać za wykształcenie zdolności kredytowej. Ja wam nie będę tutaj precyzował szczegółów tego całego przekrętu, ale według opozycji jest to absolutnie jasne dla wszystkich, że
Na tym całym przedsięwzięciu oczywiście zarobi lobby warszawskie i absolutnie są ku temu dowody. Zresztą zobaczymy, jak doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, ABW jest teraz pod ścisłą kontrolą Tuska, także być może sprawa zostanie w jakiś sposób zauważona, ale po jakimś czasie oczywiście zamieciona pod dywan, bowiem tego typu sytuacje no, nie mogą mieć miejsca w czasie tak istotnych imprez jak właśnie szczyt klimatyczny, także to na pewno zostanie w jakiś sposób zakopane pod dywan do tego czasu, także będziemy oczywiście monitorować. Sam jestem ciekaw, jak ten szczyt będzie przebiegał, bo już tak jak wspomniałem, wszystkie te zależności, które występowały w historii tego szczytu, jasno wskazują, że rzadko kiedy jest tak właśnie, że szczyt ten przebiega, można powiedzieć, bezproblemowo. Kolejny temat, który mnie bardzo interesuje, to jest to, co się dzieje w zasadzie ze Stocznią Gdańską. Stocznia Gdańska już niejednokrotnie ogłaszała upadek, tym razem znowu ma kłopot, pracownicy nie od maja nie otrzymują wynagrodzenia, otrzymują je w ratach. Stocznia należy do dwóch akcjonariuszy, 75% akcji ma kontrolowana przez ukraińskiego właściciela Siergieja Tartue spółka Gdańsk Shipyard Group, a 25% walorów należy do Agencji Rozwoju Przemysłu. Udziałowcy od kilku miesięcy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie sposobów poprawienia sytuacji zakładu. No i w minionych kilku miesiącach to już drugi wniosek o ogłoszenie upadłości Stoczni Gdańsk. W przypadku poprzedniego wierzyciela stocznia uregulowała swoje zaległości, a na początku lipca walne zgromadzenie akcjonariuszy Stoczni Gdańsk nie przyjęło planu ratowania zakładu i mamy tego typu sytuację. Ja tylko przypomnę, że ogólnie pomoc publiczna dla stoczni od 2004 roku wyniosła już 555 milionów złotych i mimo to stocznia upada. To też jest oczywiście ciosem w zalążki, w zasadzie w kolebkę Solidarności, bowiem doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że trwa walka ze związkami zawodowymi, a właściwie Stocznia Gdańska jest takim symbolem Solidarności, także jest to również moim zdaniem celowy zabieg po to, żeby wszystkie te środowiska alternatywne, w zasadzie można powiedzieć prawicowe, po prostu w jakiś sposób uciszę. Też mógłbym przytaczać wiele innych przykładów, chociażby te wszystkie ustawy, które wprowadził Komorowski właśnie po to, żeby ograniczyć finansowanie związków zawodowych i jednocześnie, które pozbawiają związków zawodowych praw do swoich siedzib. Także jeszcze przed tymi wrześniowymi kampaniami, można powiedzieć, rząd robi porządek z Solidarnością i ja myślę, że również upadłość Stoczni Gdańskiej jest tego absolutnym przykładem. Przejdźmy dalej. To, że sytuacja finansowa firm pogarsza się wbrew temu, co oczywiście dziś powiedział Tusk, no chyba jest dla wszystkich jasne. Firmy wciąż cierpią przez zatory płatnicze. Według ekspertów jest dużo gorzej, jak było z opóźnieniami w regulowaniu należności za wystawienie faktury. W trzecim kwartale tego roku miało do czynienia niemal 60% polskich przedsiębiorstw, także słuchajcie, ponad połowa to jest naprawdę bardzo dużo i uważam, że no, nie ma nadal jasnych takich przesłanek, aby ta sytuacja mogła ulec zmianie. W lipcu tego roku upadło aż 98 przedsiębiorstw wobec 75 odnotowanych rok wcześniej. Ja regularnie staram się informować również o tych statystykach związanych właśnie z bezrobociem, czy też zadłużeniami. No i tym razem również trafił mi się właśnie artykuł w gospodarce.pl, który jasno pokazuje, że problem zadłużenia firm, tym samym tworzenie się zatorów płatniczych, a tym samym po prostu ograniczenie możliwości, czy też wypłacalności firm staje się już zjawiskiem bardzo powszechnym, gdyż stanowi, jak powiedziałem, ponad 60% polskich przedsiębiorstw. Kolejny temat, wejdziemy już do spraw unijnych, do spraw europejskich. Kolejna bzdura, jaka urodziła się w głowach europejskich biurokratów. Od 1 września obowiązuje kolejny unijny absurd, mianowicie wszedł w życie obowiązek zamieszczania na zewnętrznej stronie opakowania odwrócony czarny trójkąt, który będzie świadczyć o tym, że lek jest ściśle monitorowany. System ten został ustanowiony przez europosłów w celu lepszego informowania pacjentów oraz by pozwolić na identyfikowanie potencjalnych skutków ubocznych i szybkie reagowanie.
Okej, okay. Według mnie to jest absolutnie kompletna bzdura. Lobby farmaceutyczne doprowadziło do sytuacji, w której właśnie zwalcza się konkurencję poprzez wprowadzanie tego typu rewelacji, bowiem wrzucanie tego typu znaków na leki będzie wymagało odpowiednich pozwoleń, będzie wymagało certyfikatów, które na pewno będą kosztowne i oczywiście sprzętu, który będzie owe trójkąciki drukował, także to nie będą na pewno tanie rozwiązania, a tym samym dla małych firm farmaceutycznych będzie to po prostu problem i również najprawdopodobniej możliwość uzyskiwania atestów na te urządzenia, czy też jakichś standardów na pewno będzie również problemem. Doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że lobby farmaceutyczne w każdy możliwy sposób stara się wpłynąć na rynek, który doskonale kontroluje i reguluje i ja myślę, że po ostatnich ciekawostkach związanych z ochroną, w zasadzie z zablokowaniem ziół i tak dalej, tych rzeczy, czy w sumie zdrowych z natury, tak pora przyszła na ograniczenie handlu, czy też wprowadzanie tego typu rewelacji. Także nie sądzę, żeby komukolwiek ten trójkąt w czymkolwiek pomógł. Jest to kolejna bzdura i można powiedzieć, że konsekwencja oczywiście będzie bardzo szybko widoczna, bowiem w całej Europie najprawdopodobniej wielu producentów nie będzie w stanie, powiedzmy, kontynuować w produkcji właśnie na bazie takich norm czy rewelacji. Tak, Syria. Syria jest dzisiaj tematem tego programu. W zasadzie można powiedzieć, że sytuacja robi się gorąca i też coraz bardziej skomplikowana i tak jak wydawało się w zeszłym tygodniu, że atak na Syrię jest niemal pewny, jest to kwestią kilku dni, no tak dziwnym trafem okazuje się, że minął tydzień i nadal wojny nie ma. Z wielu różnych źródeł można wyciągnąć wiele różnych ciekawostek na temat całej tej sytuacji, bowiem no nie jest do końca jasny też powód, dla którego Obama wstrzymał atak na Syrię. Mówi się, że jest to problem globalnego ostrego sprzeciwu, są też inne kwestie związane z samą strategią prowadzenia tej wojny, aczkolwiek ja postaram się przedstawić Wam szereg informacji, które udało mi się zebrać w tym temacie i myślę, że to da Wam jakiś taki obraz ogólny tej sytuacji, ponieważ jest bardzo trudno wywnioskować, co będzie się działo w najbliższych tygodniach, czy też najbliższych dniach w tej całej sytuacji, bowiem jak powiedziałem, Syria i układ polityczny, jaki funkcjonuje w tym regionie, jest bardzo skomplikowany i rzeczywiście otwarta wojna wymagałaby wstawiennictwa wszystkich sojuszników obu stron, a to oznaczałoby, że mielibyśmy w bardzo krótkim czasie po prostu trzecią wojnę światową, a nie sądzę, że ten pomysł jest NWO potrzebny teraz. Oczywiście ja głęboko wierzę w to, że wojna z Syrią w końcu będzie miała miejsce, ale sądzę osobiście, że to nie będzie miało miejsce w najbliższym czasie, może za kilka miesięcy. No, czas pokaże, czy rzeczywiście tak jest. Tymczasem przedstawię Wam szereg informacji, jak wspomniałem, które udało mi się zebrać. Takie moim zdaniem najważniejsze, żeby było może jasne, kto po czyjej stronie stoi, bo oczywiście ten temat i to zjawisko również jest zmienne. Oczywiście układ będzie się zmieniał cały czas. Mamy oczywiście dowody na to i też mówiłem o tym w poprzednim programie, że już próbuje się jakby wykupić Rosję z tego całego wsparcia dla Syrii. Także układ sił być może jeszcze się zmieni, aczkolwiek można powiedzieć, że jednak Obama w tej chwili nie ma zbyt wielu sojuszników, którzy by poparli bezpośrednią agresję na Syrię. I ja myślę, że z kontekstu tych informacji, które Wam teraz przedstawię, będziecie mogli sami takie rzeczy wywnioskować. Tak powiedziałem, ostatni tydzień to jest wyłącznie w mediach mainstreamowych temat Syrii. Media bezkrytycznie prezentują materiały dostarczone na stacji, do stacji telewizyjnych. Niemniej po komentarzach pod artykułami widać jasno, że społeczeństwo rozumie tą sytuację, jest nieporównywalnie lepiej od sytuacji, od rozumienia sytuacji w Iraku czy w Libii.
mimo że na ostatniej konferencji Obama oświadczył, że wstrzyma się z decyzją ataku na Syrię, póki nie skonsultuje się z parlamentem, jednak sprawia on wrażenie, że zbrojna interwencja jest nadal w jego planach i wydaje się to być niemal przesądzone. Świadczy o tym chociażby fakt, że armia amerykańska wysyła w rejon Syrii nowe okręty wojenne. No i tak, według ONZ-u liczba syryjskich uchodźców przekroczyła już 2 miliony. Z Syrii każdego dnia ucieka około 5 tysięcy osób. Ponad 97% uchodźców schroniło się w państwach otaczających ten kraj i to one potrzebują teraz pilnego wsparcia. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba uchodźców z Syrii wzrosła o prawie 2 miliony ludzi. Dokładnie rok temu było ich 230 tysięcy. A teraz, no tak jak informuje ONZ, ponad 2 miliony. Jest to również informacja, która jest tym koniem pociągowym do całej tej kampanii militarnej przeciwko Syrii. Właśnie nie mówi się z jakiego to powodu, czy też mówi się tylko ogólnie, że to reżim Asada bombarduje, a jednak jest sytuacja zupełnie, zupełnie inna. Mimo iż w Syrii każdego dnia ucieka około 5 tysięcy osób, mając na uwadze skutki, jakie rosnąca liczba uchodźców może mieć na sytuację ekonomiczną państw w tym regionie, ma mieć spotkanie miejsce w środę w Iraku, które ma właśnie mieć taki przebieg ogólny, polegający na zbadaniu całej tej sytuacji ponownie, bo teraz mamy jeszcze przed sobą kolejny szczyt G20, gdzie również będzie ta sprawa omawiana, także jest to może również dobry znak, że państwa chcą jednak w sprawie Syrii jeszcze debatować, jeszcze chcą w jakiś sposób próbować tą sytuację politycznie rozwiązać, mimo iż ten kurs Obamy jest, można powiedzieć, dość jednorodny, bowiem retoryka wojny jest przetaczana poprzez wszystkie media głównego nurtu, także syjoniści doskonale wiedzą, czego chcą i wojna w Syrii jest absolutnie niezbędna do tego, żeby otworzyć możliwość ataku na Iran, a wiecie dobrze, że to też jest część w zasadzie przedstawienia i akurat ja bym się za bardzo nie przejmował tym, jaką rolę ma w tym wszystkim Iran, tak? Ponieważ Iran też jest poniekąd uwikłany w cały ten New World Order, mimo iż tego nie widać na pierwszy rzut oka, to jednak moim zdaniem jest to również fragment całego tego przedstawienia. No tylko nie jestem pewien, można powiedzieć, Syrii. Syria, z tych informacji, które zasięgnąłem, które w zasadzie sugerują jasno, że jest w tej chwili absolutnie ofiarą tego, co NWO planuje zrobić na Bliskim Wschodzie i nie można mówić w tej chwili o tym, że w jakiś sposób jest ten kraj również częścią propagandy i całego tego planu NWO. Myślę, że to będzie widoczne za jakiś czas dopiero. Być może w którymś momencie może Asad sam ustąpi i to oczywiście będzie potwierdzenie tego, że no po prostu być może albo go kupili, albo go przestraszyli. W każdym bądź razie 1 września ekspert wojskowy właśnie syryjski potwierdził w wywiadzie dla telewizyjnego kanału Al-Manar, że przyczyną opóźnienia przez prezydenta Obamę uderzeń na Syrię nie jest oczekiwanie przez niego na decyzję kongresu, jak to się właśnie przedstawia w mainstreamowych mediach, tylko przyczyną jest podobno to, że 31 sierpnia Syria zniszczyła amerykański samolot, a także zestrzeliła 4 rakiety Tomahawk. Amerykański samolot wojskowy rozbił się w pobliżu jordańsko-syryjskiej granicy, a rakiety spadły do morza. Wiadomość o zestrzelonym 31 sierpnia samolocie F-22 Raptor podała amerykańska gazeta Los Angeles Times. Poinformowała ona, że 30 sierpnia system syryjskiej obrony przeciwlotniczej zestrzelił 4 amerykańskie rakiety Tomahawk. Zostały one zestrzelone przez rosyjski system antyrakietowy Panzer-1. To przeciwlotnicze rakiety rosyjskie zniszczyły rakiety amerykańskie. No i źródła informacyjne gazety ujawniają, że Pentagon wystrzelił 4 rakiety, ażeby, jak pisze Los Angeles Times, poczuć syryjskie tętno. Jak twierdzi gazeta, strategia i jest tutaj bardzo ciekawa, bowiem najprawdopodobniej chodzi o to, żeby sprawdzić, czy jednak Syria dysponuje systemami obronnymi S-300 i S-400, czyli jest to
amerykański system jest to rosyjski system antyrakietowy, no, który w pewnym sensie stanowi duży problem dla jakiejkolwiek akcji militarnej, która miałaby być prowadzona drogą powietrzną. Także być może to miałoby być tym elementem, który tą, można powiedzieć, bezpośrednią i taką nagłą akcję przeciwko temu krajowi mogłoby wywołać, a jednak mamy tutaj właśnie takie doniesienia, które mówią, że powiedzmy już pewnego rodzaju prowokacje i testy uzbrojenia armii Syrii już są prowadzone. Co ciekawe, również w ciągu ostatniego tygodnia US Navy znacznie zwiększyła liczbę swoich okrętów na Morzu Śródziemnym i teraz w sumie przebywa tam 5 jednostek, jak się okazuje, zmierzają tam nowe. Są to kolejne niszczyciele oraz atomowy lotniskowiec USS Nimitz, który znajduje się już na Morzu Czerwonym, skąd również ma dogodne warunki do ewentualnego ataku na Syrię. Też z wczoraj informacja, że w zasadzie do poważnego starcia armii syryjskiej doszło pod Damaszkiem w okolicach wschodniej Guty. Kilkudziesięcioosobowy oddział złożony z członków frontu Al-Nusra i Wolnej Armii Syryjskiej próbował dokonać zasadzki na żołnierzy syryjskich i zaatakować ich pozycje, ale no niestety nie udało się. Kolejny sukces syryjskiej armii to jest, że zdobyła ona ważne strategiczne miasto Ariha na północy kraju. Dzięki temu powstało połączenie między jednostkami wojsk rządowych w Lataki nad Morzem Śródziemnym a siłami walczącymi w prowincji Idlib. Tych informacji oczywiście nie znajdziecie w mainstreamie, bo to potwierdza również fakt, że Assad doskonale broni się przed siłami Izraela, czy też Amerykanów, czy też można powiedzieć syjonizmu, bowiem teraz w zasadzie to już nie ma znaczenia. W mediach nazywa się to oczywiście Wolną Armią Syryjską, ale my doskonale wiemy, że 90% owej armii syryjskiej są, to jest nic innego jak po prostu zwykli zabójcy, zwykli kontraktowi żołnierze, którzy biorą udział w każdej wojnie i po prostu większość z nich jest szkolona przez CIA, przez specjalne jednostki, które mają za zadanie po prostu w każdy możliwy sposób destabilizować ten kraj. Inna informacja, która również ma w jakiś sposób zaognić cały ten konflikt, to są doniesienia z Hezbollahu, z Libanu. No, według mediów tego kraju w obliczu coraz bardziej realnego ataku Amerykanów na Syrię rozpoczęła się mobilizacja wszystkich możliwych sił w Libanie. Dziennikarze i naoczni świadkowie mówią o koncentracji członków ruchu wokół bastionów organizacji i tutaj według pojawiających się w ostatnich dniach informacji w wypadku agresji na Syrię wspieranej przez Izrael Hezbollah z terytorium syryjskiego przeprowadzi ataki rakietowe na twór syjonistyczny. Ewentualny atak z terytorium libańskiego miałby nastąpić jedynie w razie bombardowania Libanu przez syjonistów. Rozwiązanie takie ma zminimalizować prawdopodobieństwo wciągnięcia niestabilnego Libanu w otwarty konflikt zbrojny. Ja myślę, że to jest kolejna ciekawostka, która pokazuje, że jednak tych sojuszników w Syrii jest więcej. Zresztą Hezbollah od samego początku towarzyszył Syryjczykom, nie tylko. Również Hezbollah jest organizacją, która stara się również walczyć o Palestyńczyków i Hezbollah być może również jest elementem całej tej gry. Ja nie będę w tej chwili starał się zagłębić w historię Hezbollahu, bowiem najprawdopodobniej również dotarłbym do informacji, że to wszystko i tak powstało za pieniądze Amerykanów. Jest to pewnie wszystko tak samo zorganizowane jak inne ugrupowania typu Al-Kaida i tak dalej. Trudno powiedzieć, w każdym bądź razie jest to poważny ruch ludzi, którzy już od dawna wspierają politykę m.in. Iranu, który również oznajmił w ostatnim czasie, że nadal aktualny jest plan odwetu za jakiekolwiek akcje na terytorium syryjskim, a właśnie tą reakcją jest nic innego jak zrównanie Izraela z ziemią. Też w połowie maja pojawiła się informacja, że Syria zamieni się w ruch oporu oraz przeprowadzi atak na wzgórza Golan. Kraj ten zyskał poparcie, jak wspomniałem, wśród Hezbollahu, Iranu oraz dowódca Generalnego Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Także teraz organizacje młodzieżowe ogłosiły nabór ochotników z Iranu i Iraku, które będą miały za zadanie bronić Syrii do ostatniej kropli krwi. I grupa oporu wysłała też list do Asada z prośbą, aby ten zezwolił im na założenie bazy na wzgórzach Golan. Co więcej,
w swoim komunikacie w telewizji poinformowali, że zmyją plamę 60-letniej syjonistycznej okupacji w Palestynie. No, można powiedzieć, że z samej retoryki widać, że chłopaki nie będą raczej żartowali. Grupa oskarżyła również Izrael i Stany Zjednoczone o sfabrykowanie fałszywych dowodów przeciwko syryjskiemu rządowi, które mają uzasadnić interwencję militarną, oraz skrytykowała ich brutalne i krwawe działania w Iraku, Pakistanie, Jemenie, Libanie, Egipcie, Bahrajnie i Syrii. Bo przecież oczywiście te wszystkie działania są prowadzone niemal schematycznie i po prostu te rzeczy są jak najbardziej widoczne, również w przypadku konfliktu z Syrią. Mówi się też dużo na temat podziału pomiędzy wielkimi mocarstwami, takimi jak Chiny czy też Rosja. Oczywiście Rosja stoi twardo murem za Syrią, jednocześnie komentując doniesienia agentów czy też inspektorów ONZ-u, którzy stwierdzają, że w Syrii oczywiście użyto broni masowego rażenia, co być może oczywiście nie jest żadnym, można powiedzieć, tajemnicą. Pytanie tylko, kto tej broni użył, dlaczego w nocy, dlaczego taka konspiracja, dlaczego Asad w swoim kraju miałby bombardować czy też zabijać ludzi w tak bezwzględny sposób, jednocześnie nie mając jakimkolwiek żadnych pobudek ku temu, także nikt w zasadzie nie pyta o tego typu szczegóły, aczkolwiek jednak na tych takich szczeblach władzy pomiędzy tymi największymi mocarstwami widać, że nie ma takiej jedności co do tego, co do tej interwencji, i tym samym być może to też w jakiś sposób przeciągnie całą tą interwencję. Kolejny temat to oczywiście coś w stylu Izraela, bowiem zawsze, bynajmniej w ostatnim czasie, również na terenach Palestyny dochodziło do używania bomb fosforowych, bomb, które generalnie mają no, bardzo, można powiedzieć, no, nieciekawy skutek działania, i jest oczywiście kolejna prowokacja, tak jak tutaj przedstawia to Onet, na Aleppo spadły bomby fosforowe i napalm, oczywiście również w nocy, oczywiście prawie w ogóle świadków i tylko winni, i ten sam scenariusz co przy użyciu właśnie gazu bojowego. Także słuchajcie, to widać, że już NWO nie robi co może, żeby wymusić tą interwencję w Syrii. Widocznie w jakiś sposób ten ich plan ma już dość duży poślizg i są już tak bardzo zdesperowani, że dopuszczają się już wszelkich możliwych metod, żeby wyłącznie zadziałać ludziom na emocje, tak? Bo ja nie sądzę, żeby ktokolwiek z lemingów był w stanie ogarnąć się w tej sytuacji, zrozumieć strony konfliktu i w ogóle poczuć, o co tutaj chodzi w tej całej wojnie, i po prostu przekazuje się ludziom tego typu informacje, żeby po prostu sama emocja, jaka towarzyszy, jaka powstaje w wyniku współczucia na tego typu wydarzenia, doprowadziła do tego, żeby ludzie jednak wsparli tą akcję. A czy tak się stanie, to zobaczymy. Jest jeszcze bardzo ciekawa informacja, mianowicie też przedwczoraj w wywiadzie dla telewizji Euronews jeden z wysokich urzędników syryjskich stwierdził, że atak bronią chemiczną był prowokacją zachodnich służb specjalnych i przywołał mistyfikacje, które w przeszłości posłużyły jako pretekst do rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie przez Amerykanów. Syryjskie władze zwróciły się do sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona z żądaniem zapobiegnięcia prawdopodobnej interwencji wojskowej przeciwko temu krajowi. Syryjski rząd wzywa sekretarza generalnego do wzięcia na siebie odpowiedzialności i dołożenia starań na rzecz zapobiegnięcia każdego rodzaju agresji wobec Syrii i sprzyjania politycznemu rozwiązaniu sytuacji kryzysowej. I to też ciekawostka, bo sekretarz generalny ONZ weźmie udział w szczycie G20, który odbędzie się 5-6 września w Petersburgu, i tam poza nim udział w szczycie, poza tym udziałem będzie również seria takich spotkań dwustronnych, o których wspomniałem, których głównym tematem będzie sytuacja związana z Syrią. Rosja i Chiny podzielają opinię, że syryjski kryzys należy zażegnać na drodze rozmów. I tutaj taki właśnie komentarz Siergieja Ławrowa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Rosja i Chiny zasadniczo działają we wszystkich kwestiach, włącznie z problemem syryjskim, irańskim programem jądrowym i problemem jądrowym Półwyspu Koreańskiego, domagając się wyłącznie rozwiązań dyplomatycznych, a według słów ministra również Rosja sprzeciwia się
próbą takiego powrotu do języka ultimatum, bo jednak tak można nazwać chyba tą politykę Obamy, co chwilę jakieś przecież represje gospodarcze, bo przecież Syria czy też Iran na okrągło męczą się z różnego rodzaju obostrzeniami prawnymi i gospodarczymi, chociażby tylko dlatego, żeby no, w jakiś sposób jednocześnie osłabiać te gospodarki, bo przecież to jest celem również NWO, że jeżeli nie mogą wejść bezpośrednio, to zrobią wszystko, żeby wywołać destabilizację chociażby gospodarczo, prawda? Także te rzeczy są również widoczne w przypadku Syrii. Co ciekawe też, jest jeszcze kwestia członków Ligi Państw Arabskich, którzy wezwali ONZ i społeczność międzynarodową do podjęcia niezbędnych środków powstrzymujących wobec syryjskich władz, które Liga Państw Arabskich obarcza odpowiedzialnością za użycie broni chemicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Krajów Ligi Państw Arabskich przeprowadzili posiedzenie w Kairze, aby omówić tą sytuację. No i oskarżyli oni już syryjski rząd wcześniej, ale ja komentuję to w bardzo prosty sposób. Otóż Liga Państw Arabskich również należy do NWO i to jest też taki element, który akurat zrzesza wiele państw i one, co ciekawe, bardzo głośno nawołują do tej wojny, aczkolwiek nikt realnie nie chce w niej wziąć udziału, poza oficjalnie, można powiedzieć, na chwilę obecną, poza Ameryką i Francją. To są oba kraje, które opowiadają się za jakąkolwiek interwencją fizyczną, można powiedzieć. NATO nie weźmie udziału w operacji wojskowej, to już wiemy, poinformował o tym sekretarz generalny NATO na konferencji prasowej. Jeśli odpowiedzą na kryzys w Syrii będzie operacja wojskowa, to będzie ona krótka i ograniczona i nie będzie potrzebować użycia struktury dowodzenia NATO, to powiedział Rasmussen jako sekretarz sojuszu. Sojusz odgrywa tutaj rolę jako platforma dla konsultacji i zapewnia kompleksy rakietowe Patriot w celu ochrony Turcji. Także to też chyba dobry znak, że NATO bezpośrednio się nie będzie angażować w to i tym samym najprawdopodobniej polskie wojsko nie weźmie udziału w tej operacji, bynajmniej na razie. Za to wenezuelski prezydent Nicolas Maduro wysłał do Obamy list, aby spróbować przekonać go do rezygnacji z ingerencji wojskowej w Syrii. Także co ciekawe również mówi się o tym w mainstreamie nawet, że hakerzy z syryjskiej armii elektronicznej włamali się na stronę internetową Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i umieścili tam informacje właśnie na temat, no jakby można powiedzieć ogólnie, prawdziwości tego całego konfliktu. Bowiem, jak doskonale zdajecie sobie sprawę, akurat te przestępstwa informatyczne to jest trochę śliska sprawa, bowiem nie jest powiedziane, że akurat to rzeczywiście byli Syryjczycy, aczkolwiek sam temat wzbudził wiele kontrowersji. Mówi się o tym również, że w internecie coraz więcej właśnie takich żołnierzy no, stara się w jakiś sposób również wskazać jakby idiotyzm tej całej wojny, prawda? Oni nie chcą walczyć w wojnie, która w zasadzie nie dotyczy ich w żaden sposób. I akurat to akurat mi się właśnie spodobało to, że jednak taki mały drobiazg, ponieważ ja nie jestem w stanie teraz stwierdzić, czy ten atak hakerski jest rzeczywiście dziełem Syryjczyków, czy to jest kolejna operacja CIA, żeby podkreślić i pokazać też przede wszystkim, jaki to ten syryjski naród jest agresywny i jakiego rodzaju techniki manipulacji wykorzystuje, bo w zasadzie tak też można tego typu operacje usprawiedliwiać. Przecież za moment się okaże, że przecież Syryjczycy już mieszają w głowach Amerykanom i na to Obama może już nie pozwolić, prawda? Ale myśląc o tym pozytywnie, można by powiedzieć, że jednak jest to pozytywny skutek właśnie takich działań, bowiem wielu żołnierzy się oczywiście budzi i nie chce brać udziału w tego typu operacjach. Jest jeszcze postać byłego kongresmena Rona Paula, kandydata na prezydenta USA. Znacie go właśnie z jego kontrowersyjnych wypowiedzi związanych właściwie blisko z naszym obozem, a więc on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie mechanizmy, jakie elity, w jaki sposób kontrolują ten świat i on tu również włączył się do komentowania tego całego wydarzenia, jakim jest cały ten
atak bronią chemiczną, nazywając ją po prostu po imieniu, no więc atakiem fałszywej flagi, przeprowadzonym prawdopodobnie przez wspierane przez Amerykanów grupy rebeliantów. Także Waszyngton oskarżył syryjskiego prezydenta Assada o przeprowadzenie ataku 21 sierpnia i przygotowuje się na tak zwaną militarną odpowiedź. No, nie mam absolutnej pewności, kto użył gazu. Możemy się jednak oczywiście wyłącznie domyślać, że jest to standardowa operacja, jaka już miała miejsce niejednokrotnie. I akurat to również stwierdza Ron Paul. Też, co ciekawe, mimo że na ostatniej konferencji Obama oświadczył, że wstrzyma się z decyzją ataku na Syrię, póki nie skonsultuje się z parlamentem, sprawa zbrojnej interwencji w tym kraju wydaje się no, chyba przesądzona, bo świadczy o tym fakt, że armia wysyła w ten rejon nowe okręty wojenne, jest tam coraz więcej wojska, zresztą ja już mówiłem rok temu, że w zasadzie to było właśnie gdzieś w tym czasie, kiedy ten konflikt się robił coraz bardziej poważny, można powiedzieć, bo jeszcze w ten konflikt w zeszłym roku bardziej był wliczony Iran, prawda? Także już w zeszłym roku mieliśmy na Bliskim Wschodzie największe skoncentrowanie wojsk od II wojny światowej. Także biorąc pod uwagę te elementy, które dochodzą nam teraz, już możemy powiedzieć, że no, tyle wojska prawdopodobnie w jednym regionie nie było tam, jak jest wspomniane właśnie od II wojny światowej, także no, wojska tam tylko i wyłącznie przybywa i też można powiedzieć, z informacji, które ja sobie przeglądam, widzę, że państwa się nadal zbroją, właśnie państwa, największe państwa i państwa, które są w sąsiedztwie tych, można powiedzieć, tych największych punktów zapalnych i no, te zbrojenia w zasadzie cały czas trwają, także póki co żadnej wojny konkretnej nie ma, a jednak ilości sprzętu, jakie są zakupywane przez czy to Amerykanów, czy Rosję, czy Chiny są gigantyczne i ja może zrobię kiedyś taki specjalny program, wam pokażę, ile tego sprzętu w ogóle w ostatnim czasie, jakie państwa kupiły. Mówi się, straszy się ludzi wojną atomową, a jednak jakoś nie robi się wielkich zapasów tej broni, wprost przeciwnie, państwa się rozbrajają, bynajmniej taka propaganda się szerzy w internecie, że mamy miejsce tutaj z jakimiś porozumieniami o nieagresji atomowej i że państwa jakby z tego asortymentu wojennego rezygnują, a jednak wychodzi na to, że zbroją się oczywiście w różną inną broń, w tym broń niekonwencjonalną. Dzisiaj również czytałem o tym, że Rosja przygotowywuje się do testów broni hipersonicznej, a więc do pocisków, które wielokrotnie przekraczają granice dźwięku, także być może jest to też odpowiedź na te systemy rakietowe, które Rosja sama przecież produkuje. No, jak widzicie, te słynne rakiety S-300, czy też te systemy S-400 no, stanowią w tej chwili problem i też Assad wielokrotnie mówił o tym, że ma nadzieję, że mimo całej tej sytuacji Rosja będzie dalej partnerem handlowym, właśnie jeżeli chodzi o zamówienia wojskowe i właśnie wspomniał Assad wtedy o tych systemach S-300. Właśnie na tym najbardziej jemu zależy. Być może już Syria jest w posiadaniu tych systemów, co po prostu dodatkowo utrudni całą akcję militarną. Bo jak widzicie tutaj, na chirurgicznych uderzeniach się chyba nie skończy. Powstał również inny ciekawy plan Obamy, który miałby za zadanie oczywiście dalej wspierać tych terrorystów z Syrii i w zasadzie gdyby nie doszło do jakiejkolwiek otwartej wojny, no to cała ta polityka, z którą mieliśmy styczność w ostatnich miesiącach, byłaby po prostu kontynuowana, bo przecież jeżeli nie będzie wyraźnego mandatu i będzie wyraźny taki globalny sprzeciw, który zresztą już jest, no to ja nie sądzę, żeby Obama tak bardzo zaryzykował z tą wojną. Także musiałoby się stać naprawdę coś niezwykłego, żeby w tej chwili ludzie jakby mogli wybaczyć Obamie ten, można powiedzieć, taki krok, przy którym on się nie będzie rozglądał na boki. Bo on nie potrzebuje nikogo tak naprawdę. Nie potrzebuje ani zgody ONZ-u, ani zgody Kongresu.
nie potrzebuje żadnych sojuszników, a tak naprawdę tylko i wyłącznie los Syrii leży niby w jego rękach. Wiemy wszyscy doskonale, że chodzi tutaj o elity, a że Obama jest tylko marionetką, aczkolwiek prawda jest taka, że być może również chodzi o to, żeby odpowiedzialność za tą wojnę zrzucić również na kongres, i tym samym powiedzmy odsunąć winę bezpośrednio od Obamy. Mam jeszcze więcej informacji, między innymi, które mówią właśnie o tym oporze, jaki się pojawił, bo w wielu krajach na całym świecie no, ludzie wychodzą też na ulicę, by okazać swój sprzeciw dla tego całego ataku na Syrię. Demonstruje to Europa, Bliski Wschód, nawet obywatele Stanów Zjednoczonych. Część protestów ma wymiar pacyfistyczny, inne z kolei bezpośrednio solidaryzują się z wojskami Asada. Tylko w miniony weekend odbyło się kilkanaście antywojennych protestów w Europie. Niektóre z nich były koordynowane przez międzynarodową i nacjonalistyczną inicjatywę Europejski Front Solidarności dla Syrii, a na których silnie akcentowano sprzeciw dla amerykańskiego imperializmu, syjonizmu i tak dalej. Ale to jest właśnie dobre, że ludzie jednak zaczynają dostrzegać ten scenariusz niemal standardowy w wykonaniu Amerykanów, a więc to, w jaki sposób oni doprowadzają do rozpadu tych krajów, bo dzisiaj również czytałem o tym, że no, Libia też jest już na granicy, można powiedzieć, rozpadu. Jest już tam taki chaos, że generalnie, mimo iż Amerykanie zabili tego, jak się nazywał, zapomniałem imienia, Kaddafiego. Kaddafi zginął, poginęli jego synowie, Amerykanie próbowali wprowadzić tam demokrację. Ostatecznie się nie udało, bo Libia cały czas walczy, ale jest już, można powiedzieć, na granicy i taki chyba los czeka również Syrię w przyszłości. Zresztą to samo widać w Iraku. W Iraku nie ustają non-stop, można powiedzieć, te zamachy. Codziennie ktoś ginie, codziennie samochody, pułapki. I to jest właściwie doskonały model amerykańskiej demokracji, która jest wprowadzana właśnie teraz w Syrii. Także dobrze, że pojawia się ogólne takie niezadowolenie z tego i że ludzie to zaczynają zauważać, że jednak człowiek, który dostał Nagrodę Nobla, jest jednocześnie osobą, która w zasadzie stoi za większością konfliktów, które w tej chwili na ziemi są prowadzone. Bo jednak większość konfliktów, mniejszych, większych, o których nawet nie wiecie, jest prowadzone przez służby specjalne, przez CIA, przez Amerykanów. Także niezależnie od tego, kto tym steruje, czy elity, czy syjonizm, czy Izrael, nie ma znaczenia, to w zasadzie wszystko jest sterowane z jednego miejsca. Także mam jeszcze tutaj informacje na temat Francji. Jak wspomniałem, Francja bardzo chętnie pomoże bezpośrednio właśnie w tej całej interwencji w Syrii, ale tylko wtedy, jeśli kongres wypowie się przeciwko takiej akcji, to oni nie będą podejmowali żadnego działania. Także dziś było też spotkanie Obamy z przedstawicielami tych kongresu, z tymi głównymi właśnie przedstawicielami, i oni wyrażają zgodę, także można powiedzieć w zasadzie, że Obama też ma ich wszystkich w kieszeni i że jednak jednomyślność rządu w tej chwili, no to jest dla mnie wręcz oczywiste, tak? Ja sądzę, że tam w tym kongresie nie ma już ludzi, którzy w żaden sposób występują przeciwko Obamie. Jednomyślność musi być, bo jak doskonale wiecie, tam ludzie zdają sobie sprawę bardzo wyraźnie z tego, co nadchodzi i jakiego rodzaju decyzje muszą teraz zapadać. Także w jedności siła to samo, najprawdopodobniej taki sam scenariusz, taki sam kierunek rządzenia występują u nas w Polsce. Także im gorsze rzeczy się będą miały teraz dziać, tym bardziej oni muszą być ze sobą, można powiedzieć, zgodni. Także zobaczymy, jak ta zgodność im będzie wychodzić. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że jednak kongres zgodzi się i rzeczywiście do tej interwencji w tym krótkim bądź dłuższym czasie jednak dojdzie. Tymczasem Niemcy, bo też akurat często Niemcy zabierają głos w tego typu sprawach, przecież jedna z największych gospodarek na świecie, a coś bardzo cicho wypowiada się w tematach Syrii.
Zresztą tydzień temu kanclerz Merkel wypowiedziała się w Bundestagu, że ona nie zamierza w żaden sposób angażować Niemców w cały ten konflikt. Ona chce uczynić wszystko, co będzie można w tym czasie, aby doprowadzić do takiej uzgodnionej odpowiedzi wspólnoty międzynarodowej. I jak stwierdziła, jest to mało prawdopodobne, ale należy wykorzystać najmniejszą szansę. I też odnosząc się do wypowiedzi tych prezydentów Ameryki i Francji, ona zapowiada możliwość zbrojnej interwencji, ale no niestety tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli Niemcy poprą ją. A jak wiecie, zbliżają się wybory również w Niemczech i nie sądzę, żeby jakiejkolwiek ekipie rządzącej wywoływanie tego typu, można powiedzieć, zamieszania wojennego byłoby na rękę, prawda? Także to wojny są koszty, Niemcy chcą oszczędzać, także Niemcy chcą z boku się trzymać. Wszystko jest oczywiście zrozumiałe. Także na chwilę obecną praktycznie można powiedzieć, że koalicjantów Amerykanie w ogóle nie mają, a jeżeli mają, no to są to oczywiście koalicje warunkowe, także nie jest powiedziane, że oni tak wszyscy jednogłośnie za tym Obamem pójdą. W każdym bądź razie, dziś mieliśmy bardzo ciekawy incydent o godzinie 8.16 naszego czasu naszego polskiego czasu. Rosyjskie wojsko odnotowało start rakiet balistycznych. Zostały one wystrzelone w kierunku wschodnim. No i wiemy, że to Izrael przyznał się do przeprowadzenia testu rakietowego i według nieoficjalnych informacji rakiety miały zniszczyć cel w Syrii, jednak zostały one zestrzelone przez niezwykle skuteczny system obrony przeciwrakietowej S-300 produkcji rosyjskiej i to już jest najprawdopodobniej druga tego typu prowokacja. Może przeprowadzona po to, by sprawdzić, jakie systemy obrony Asad posiada. W mediach się oczywiście pojawiły doniesienia, że Stany rozpatrują plan zakrojonej na szeroką skalę operacji w Syrii i nie zamierzają ograniczać się do wąsko nakierowanych działań, o których mówił Obama, no bo to jest oczywiście wręcz nierealne, że oni by byli w stanie przy tym uzbrojeniu, które w tej chwili ma Syria. Syria przecież państwo, które posiada gigantyczne złoża ropy i tym samym bardzo dużo pieniędzy i konkretnego sojusznika, który też ma co nieco do powiedzenia, jeżeli chodzi o zbrojenia. Mam na myśli tutaj Iran, także nie sądzę, żeby to była taka bardzo szybka wojna, jak w przypadku Libii i być może Amerykanie sobie tak to wyobrażają i też Obama próbuje zwieść Amerykanów w ten sposób, że cała ta operacja miałaby trwać 2-3 dni. Ja jednak nie wierzę w to, że no, ten kraj byłby w stanie tak krótko się bronić, no ale też warto, powiedzmy, wziąć na uwagę to, że jednak te różnego rodzaju prowokacje będą się nasilały. I też mam tu bardzo ciekawą reakcję w zasadzie na to, co powiedział Tusk na ten temat, bo tak jak wymieniam tych wszystkich prezydentów tych państw, oczywiście również udało mi się trafić na wypowiedź Tuska. A tu właściwie ciekawostka, bo najpierw premier rzuca na sejmowym korytarzu, że nie podziela wiary tych, którzy sądzą, że interwencja w Syrii przyniesie właściwe efekty. Po kilku dniach zmienia zdanie, zdaje się, że Tusk dowiaduje się, że sprawa Syrii jest poważna i zaczyna tonować słowa, jednak wypowiedzi jego i w zasadzie brak jasnych komunikatów w sprawie tego kryzysu wpisują się w taki ogólny mechanizm izolacji Polski na arenie międzynarodowej. Albo on się zupełnie niczym nie interesuje, albo go to po prostu nie interesuje, cała ta sprawa, albo po prostu Polacy absolutnie głosu nie mają. Być może raczej wariant ten trzeci. Otóż chodzi właściwie o jego wypowiedzi dotyczące tych wszystkich interwencji, tych wszystkich właściwie komentarzy innych przywódców państw. Tusk w środę mówił tydzień temu, że Polska nie przewiduje uczestnictwa i nie podziela wiary tych, którzy sądzą, że taka interwencja przyniesie te efekty, a jednak po konferencji Obamy zmienił zdanie. Pierwsza wypowiedź miała charakter kompromitujący, bez poważnej rządowej merytorycznej dyskusji premier rzuca na korytarzu, że Polska w żadnym typie interwencji nie weźmie udziału. A przypomnę, że w sprawie tego poważnego kryzysu nie zebrała się Rada Bezpieczeństwa przy prezydencie, a taka czynność powinna mieć miejsce, zanim taki premier wypowie się na ten temat w interesie oczywiście milionów Polaków, to rzeczywiście powinny mieć miejsce jakieś konsultacje.
ale być może naród polski jest zbyt mądry, żeby takie konsultacje miały miejsca właśnie bez tego głosu społeczeństwa i może dlatego w ten sposób się to komentuje, albo właściwie unika tego komentarza. Kilka dni temu Tusk też powiedział, że być może lada godzina, lada dzień rakiety spadną na Syrię. To jest reakcja na zbrodnię użycia broni chemicznej przeciwko cywilom. Reakcja zrozumiała, potrzebna, bla, bla, bla. Powtarza te same kłamstwa, co cała reszta. No i to oczywiście dla mnie jest takim elementem, który jasno pokazuje, że tu element, tu właściwie ten stały punkt poddaństwa jak najbardziej funkcjonuje. Jeżeli Amerykanie, czy też Izrael, czy też NATO zażyczy sobie polskie wojsko na granicy turecko-syryjskiej, to oczywiście w 24 godziny nasi żołnierze się tam znajdą. Także bądźcie pewni, że nasz premier wie, co robić, kiedy przychodzą rozkazy odgórne. Także zobaczymy. Sam jestem ciekaw, czy ogólnie my wyślemy tam kogokolwiek. Także jak widzicie, samych tematów i takich elementów całej tej sprawy syryjskiej będzie pojawiało się dużo. Jest oczywiście to też na pewno element całej układanki, tworzenie takiej manipulacji informacyjnej, tworzenie tego chaosu, z którego bardzo ciężko cokolwiek wywnioskować. Tutaj akurat TVN informuje o tym, jak to liderzy kongresu poparli Obamę, że to ogłoszenie w zasadzie tej wojny jest w zasadzie tylko formalnością. No jestem ciekaw, czy taką formalnością. Oczywiście zobaczymy, jak społeczeństwo się zachowa. To, że głosowanie i to, że w zasadzie wszyscy ci, czy też większość tych kongresmenów jest oczywiście, można powiedzieć, elementem całej układanki, to chyba nie macie najmniejszego wrażenia, że mogłoby być inaczej, bo przecież bez tego poparcia już będzie trudno Obamie jakby wyplątać się z całej tej sytuacji. A chciałbym wam jeszcze pokazać trochę inny konflikt, to znaczy troszeczkę inną stronę, tak, bo my sobie będziemy często w moich programach będziemy się przyglądali właściwie temu, co mainstream przedstawia w odniesieniu do tego, co media alternatywne pokazują, a teraz spróbuję się może skoncentrować na takiej innej percepcji tego konfliktu, która ma miejsce właściwie w takich, można powiedzieć, tematach handlowych przecież, bo to jest nic innego poza biznesem. Doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że oczywiście na każdej wojnie zarabiają banki, producenci, firmy zbrojeniowe, całe koncerny, także dla bankierów absolutnie nie ma to znaczenia, kto tą wojnę wywołuje. Liczą się po prostu strony, które biorą kredyty i też zaciągają jakieś zobowiązania w celu dodatkowego zbrojenia. Ale spójrzmy na cały konflikt syryjny z trochę innej strony. Mamy rok 2009. Prezydent Syrii ogłosił plan tak zwanej Four Seas, czyli dotyczy on budowy gazociągów łączących gaz wydobywany nad Morzem Kaspijskim, Czarnym i w Zatoce Perskiej oraz we wschodniej części Morza Śródziemnego. Strategia taka wspierała sojusz Syrii, Iranu oraz Iraku. Główny węzeł zapewniający transport gazu faworyzowałby kraje z dostępem do rurociągu. Co więcej, sojusz Rosji z Syrią zapewnia Gazpromowi kontrolę nad monopolistyczną polityką sprzedaży gazu do Europy. No i głównym przegranym takiego rozwiązania jest Katar, posiadający trzecie największe złoża gazu naturalnego na świecie, będący największym eksporterem tego surowca. Katar podjął kilka lat temu próby budowy gazociągu do Europy poprzez Turcję, ale problemem okazało się przejście przez terytorium Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie w 2009 roku projekt upadł w efekcie braku zgody Arabii. Katar, zapewniając sobie dostęp do Turcji, zyskałby tym samym dostęp do Europy poprzez planowany gazociąg Nabucco, pomijający całkowicie Rosję. Nie mając dostępu do gazociągów, Katar przez lata udoskonalał techniki skraplania gazu w niskiej temperaturze. Gaz ładowany jest na statki, a następnie rozwożony po całym świecie. O ile Katar zbudował flotę transportującą gaz, o tyle, aby ten gaz odebrać, niezbędny jest gazoport. Co więcej, przy ogromnych złożach gazu zlokalizowanych w Katarze zdecydowanie taniej jest zbudować gazociąg zapewniający transport surowca, niż transportować go statkami. Także
To jest chyba jasne. W Syrii mamy zatem konflikt dwóch gazowych potentatów. Rosyjskiego Gazpromu, monopolisty na rynku europejskim, oraz Kataru, który musi walczyć o rynek europejski. Sytuacja Kataru jako eksportera pogorszy się znacznie w nadchodzących latach, gdyż w Australii planuje się znaczne zwiększenie wydobycia w latach 2014-20, z których znaczna część zasili rynki azjatyckie. Jednocześnie systematycznie spada eksport do Ameryki Północnej, która znacznie zwiększyła produkcję własnego gazu z łupków. Europa jako klient staje się kluczem dla Kataru, także powstanie takiego rurociągu transportującego katarski gaz m.in. poprzez Syrię zachwiałby monopolistyczną pozycją Gazpromu, czego Kreml nie może sobie, na co sobie Kreml nie może pozwolić. Katar jako państwo wielkości małego województwa nie mogłoby sobie też pozwolić na wiele na arenie międzynarodowej. Niezbędny jest zatem sojusz z Amerykanami i NATO. W ramach współpracy Katar intensywnie wspierał finansowo atak na Libię oraz finansował już rebelię w Syrii kwotą 3 miliardów dolarów, próbując odsunąć Asada od władzy, aby zastąpić go bractwem muzułmańskim, z którym emir Kataru ma doskonałe relacje. Dostęp do Europy poprzez Syrię jest głównym celem polityki gospodarczej Kataru i jest jedną z głównych przyczyn obecnego konfliktu. W ciągu ostatniego tygodnia Navi zwiększyła liczbę właśnie okrętów w tym rejonie. A jak wiecie, no, w pierwszej kolejności globaliści chronią swój biznes. I też tutaj należy spojrzeć na całą tą sytuację właśnie z tego poziomu, bo przecież prezydenci się zmieniają, premierzy tak samo, rządy się zmieniają, ale biznes pozostaje ten sam. Także tworzy się w wielu różnych dziedzinach, można powiedzieć, gospodarczych już od dawna pewien układ, który miałby w zasadzie w jakiś sposób funkcjonować na zasadzie monopolu, i też jest to jasne, że w przemyśle wydobywczym na skalę globalną koncerny również robią wszystko, żeby pewien monopol czy też hegemonię utrzymać, i absolutnie uważam, że to jest też racjonalny powód do tego, dlaczego Syria tak bardzo przeszkadza, prawda? Już pomijając wszystkie kwestie polityczne, pomijając wszystkie kwestie związane z finansami, no to mamy inne dno tego wszystkiego, a właściwie chyba jedyne dno, bo w zasadzie za każdym razem chodzi przecież tylko o pieniądze. Tutaj absolutnie elity nie kalkulują swoich celów inaczej, także absolutnie wliczony jest również w to biznes. Na zakończenie już zupełnie innej beczki, aczkolwiek może jeszcze coś na podsumowanie tej Syrii, bo jak widzicie, informacji w mainstreamie będzie coraz więcej, zresztą jest to może i również jakaś zasłona dymna. W mojej ocenie ten konflikt tak szybko się jeszcze nie rozkręci, wręcz widać, ale to w mojej ocenie, już takie łagodzenie tej całej sytuacji. Zobaczymy na dniach w zasadzie, bo można powiedzieć, że formalnością będzie głosowanie, ale jednak na to głosowanie Obama poczeka, i to bodajże chyba jeszcze ze 2 tygodnie, tak? Bo Kongres Amerykański chyba ma teraz wakacje i gdzieś tam po wakacjach miałoby się odbyć to głosowanie, aczkolwiek Obama już wzywał do jakiegoś pilnego głosowania, także kto wie, może jutro, pojutrze będzie decyzja i rzeczywiście może się okazać, że jednak wojna wybuchnie wcześniej. Aczkolwiek z takich opinii i też nawet z tego, co jest pokazywane ludziom w mediach, szykuje się ludzi na trzecią wojnę światową. To jest niestety zjawisko, które widzę na wielu portalach, przede wszystkim polskich portalach, że jednak całą tą sytuację komentuje się, używając takiego, można powiedzieć, języka związanego właśnie z tworzeniem takiej propagandy, takiej strachu, takiego w zasadzie odniesienia się do tych wydarzeń z perspektywy apokalipsy wręcz. Straszy się ludzi po prostu tą wojną i w jakiś sposób być może oswaja się z takim klimatem, prawda? Bo ja, przeglądając informacje dla Was już prawie 2 lata, odczuwam wzrost, można powiedzieć, programowania nas strachem. I to właśnie przy tego typu konfliktach, wydarzeniach często wykorzystuje się taki język właśnie mający na celu zobrazowanie nam jakiejś nadchodzącej apokalipsy. Także moim zdaniem musiałoby się naprawdę wydarzyć coś niezwykłego, żeby do tej wojny nie doszło, bo wiem, że według planów NWO,
do końca tego roku mają jeszcze, oni muszą jeszcze w jakiś sposób podporządkować sobie Syrię, podporządkować sobie Iran, tam jest jeszcze Liban po drodze, także jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia i widać, że są jakieś opóźnienia, także patrząc na plany NWO można jasno stwierdzić, że jeżeli oni mają taki poślizg, nie powiem ile, czy to jest pół roku, czy rok, ale jakikolwiek poślizg powoduje u nich na pewno jakąś frustrację, a ta frustracja przy nieskończonych pieniądzach może rzeczywiście zamienić się w bardzo niekontrolowany scenariusz, może również taki, który absolutnie będzie zaskoczeniem dla nas wszystkich, oczywiście pozytywnie, także ja nie chcę nikogo niczym straszyć, ja jestem od tego, żeby informować was o tych rzeczach, żeby w jakiś sposób nakreślić wam punkt widzenia tej sytuacji, aczkolwiek nie jestem skłonny do tego, żeby cokolwiek prognozować w tych dziedzinach, aczkolwiek tyle, co mogę wam powiedzieć, to jest, nie sądzę, żeby ta wojna wybuchła na dniach. Na zakończenie już zupełnie innej beczki, kolejne zagrożenie, które myślę jest bardzo istotne, to jest właśnie to, jak wygląda sytuacja w Fukushimie. Ludziom się wydaje, że problem się skończył, bo się o tym nie mówi za wiele w mediach, ale tu macie, zobaczcie, TVN Meteo, już pomijając to, że jest to oczywiście portal jeden z wielu, który robi ludziom wodę z mózgu, ale jednak poraża dosłownie ten komentarz, że nie naprawią tego całego problemu w Fukushimie, bo żaden robot nie wytrzyma takiego promieniowania. Wyobraźcie sobie, co się musi tam dziać, żeby maszyna nie mogła prowadzić jakichś oględzin. Według ostatnich informacji z uszkodzonej elektrowni jądrowej w Fukushimie wycieka woda, którą po awarii zalano pomieszczenia reaktora i magazyny zużytego paliwa. No i mimo groźby zatrucia środowiska nie można jej wymienić, nie wiadomo też co z nią zrobić, gdzie wypompować. Z różnych źródeł wypływają różne informacje mówiące o tym, że jest miejsce na składowanie tej wody, inni twierdzą, że nie ma, że tą wodę już pompuje się bezpośrednio do ziemi. Dziś jeszcze pojawiła się informacja, że wykryto nowe ognisko silnego promieniowania w elektrowni, które zostało uszkodzone właśnie 2 lata temu przez to trzęsienie ziemi i to właśnie jest też kolejnym zagrożeniem. Ludzi się oczywiście o tym nie informuje, bo wydaje się ludziom po prostu też, że woda przy takich odległościach jak powiedzmy z Fukushimy do zachodniego wybrzeża jest w stanie w jakiś sposób rozłożyć ten promieniotwórczy materiał i w zasadzie nie stanowi on żadnego zagrożenia, a sytuacja jest jednak odwrotna. Z wielu różnych ciekawych opracowań mówi się, znaczy pokazuje się już pewne statystyki, które potwierdzają pewne patologie u płodów również w Ameryce, właśnie w rejonie zachodniego wybrzeża i też wiele z tych rzeczy po prostu się ludziom nie pokazuje, bo sytuacja w Fukushimie jest po prostu dramatyczna i jest to też element, no można powiedzieć, depopulacyjny, bo ja jestem niemal na 99% pewien, że właśnie ta katastrofa była wywołana między innymi sztucznie, w pewnym sensie została ona również, można powiedzieć, zbagatelizowana i pewne działania jasno wskazują na to, że jednak celowo doprowadziło się do tej katastrofy i nie sądzę, żeby jakby inne jakieś takie wyjaśnienie. Biorąc pod uwagę oczywiście 11 wrzesień i tego typu rzeczy, które NWO robi z uśmiechem na twarzy, także Fukushima zalicza się najprawdopodobniej do jednych właśnie z takich grubszych, jednych z takich grubszych numerów NWO i też jest nazywana niemal katastrofą w ogóle, największą katastrofą w dziejach ludzkości, także dziwne, że i tak niewiele z tych informacji dochodzi do tych mediów, a może dlatego, żeby ludzi nie straszyć. I może to jest jedyny powód tego. No ale ja sądzę, że w tym tygodniu tych zagrożeń już wystarczy. Oczywiście monitoruję wszystko dla was na stronie polskaświadoma.pl, na stronie, w której zbieram te wydarzenia, staram się wybierać dla was właśnie te, które są najbardziej istotne. Także zapraszam wszystkich do przeglądania naszych w ogóle portali,
które mamy tutaj w zamiarze teraz mocno rozwijać, także również zapraszam do naszej grupy facebookowej, gdzie możecie się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o tym, co obecnie dzieje się na świecie, także zapraszam do grupy Wolna Ludzkość na Facebooku i do naszego portalu społecznościowego, gdzie również staramy się w pewien sposób tworzyć pewne struktury dla ludzi, którzy mają już dość tych korporacyjnych rozwiązań komunikacyjno-informacyjnych, także nasza platforma cały czas się będzie rozwijać. Tfu, miałem nie mówić platforma, bo to już niemodne słowo jest, wręcz można się wstydzić za nie, także nasze portale będą w najbliższym czasie bardzo dynamicznie rozwijane, mam nadzieję, i serdecznie Was zapraszam do oglądania, do promowania. Jeżeli mielibyście również ciekawe sugestie co do programu, jakieś ciekawe informacje, czy też chcielibyście współpracować z nami, zachęcam do kontaktu. Piszcie do mnie na adres kontakt@wolnaludzkość.pl. No i na zakończenie pozdrawiam Was i nie dajcie się Matrixowi. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień i polecajcie mój program wszystkim, którzy chcą się obudzić z tego Matrixa, także pozdrawiam Was jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień.